Cześć, 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 witam was, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Art of Murder, Klątwa Lalkarza. Tutaj ostatnio zakończyłem na dachu, próbujemy dostać się do miejsca zbrodni, do tego pokoju, ale no tutaj nie wejdę w tej chwili, nawet mi nie pomogą te pręty, więc tu jeszcze mamy jedną drogę, powrót. Tak, i tu było też jeszcze jedno okno, widok na prawą stronę dachu. Sprawdźmy to. Aha, dobra. Tu nie wejdę. O, deski. Ile tego mogę zabrać? Dobra, dwie deseczki. Po co mi te deski? No can do. Nicole, think. Nie. Komin. Antena. A retro antenna. I bet no one's using it anymore. I'm not lighter than air, and I can't fly. No ale masz tutaj na przykład ten... drabinkę. Aha, brakuje. No to może tym. No tak. I co? Aha. No dobrze. Teraz? Dobra. I co to jest? Elements of the antenna. Elements of the antenna. Nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, wróćmy się. Może tą anteną będzie można otworzyć to okno, nie? A te deski? Nie, to już nic z tym nie zrobimy. Wrócić się nie da. Muszę tu się dostać. No dawaj to. Maybe I should bend it to reach for the lock. Aha. No dobra. Dobrze. Udało się. To tam mieliśmy te pręty. Nie można było Paris loft. Now it only needs an artist. Tych prętów nie można było użyć wtedy. Rower. Tego nie było. I had a similar bike when I was in elementary school. To już sprawdzaliśmy, maskę, plakat i telewizor. Nie ma już tej skrzyneczki tutaj. Miska z owocami. A bowl of apples and bananas. They'll probably go bad soon. To na pewno. Sukienka. It must have belonged to that girl. Szkoda. Szafa. A closet that big could easily contain several bodies. Wow, no tak. I tutaj nie mogłem wtedy, pamiętam, przejść. Mhm. Does this wheel mean that Mr. Dupree loves biking, or is it just a stylish addition? Zabrałem drut. Tu jest tylko koło, tak? Tu nic więcej nie ma, tak? A long, thin piece of hard metal bent at the end. Dobra. Aha, i to biurko. No jest ważne w sumie. Mr. Dupree is not really pedantic, I gather. Mapa, biurko, klucze. This keyring has a small flashlight. It may come in handy. Aha, okej. Biurko, obrazek. Mr. Dupree is not really pedantic, I gather. Aha, bo chciałem... Reproductions of Degas and other impressionists are everywhere. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie właśnie. Ten artysta, bo on się tu powtarza trochę. Muszę być kilka razy. I mapa jeszcze. It's an old map of Eurasia. Someone added symbols on the windrows using a felt-tip pen. Uuu, rzeczywiście. Może to być jakaś zagadka. 196070 też. Tutaj jakaś liczba. Tu jeszcze mamy coś. Glasses, pills, form. Nothing unusual. It's dark in here. I could use a light. No to dawaj tą lampkę. Mogę to użyć? O, idealnie.
Glasses, pills, form, nothing unusual. Maybe the drawer has a secret compartment. I could use something to pry this plank. Maybe the drawer has a secret compartment. I could use something to pry this plank. No to szuflada. No to dawaj tym drutem. Tu? Dziura w szafie. W szufladzie, sorry. What? Czemu to nie działa? A nie można tej szuflady troszkę bardziej odsunąć? No właśnie, kuziwa. Oho! No to mogę coś zabrać? Glasses, pills, form, nothing. Dobra. Nie mogę tu już nic zabrać, słuchajcie. Dobrze. 5, 2, 3, 1, 4. Co to jest? Ale to też jest kolory. I tu są takie kolory też, widzicie? Jakby trzeba było, że piątka to jest na przykład tu, nie? Southwest 2, Northwest 3, Southeast. Tu mamy, tak, West. No, to może czekajcie, może bym to spisał. A ja nie wiem, czy to tak, czy to w ogóle nam coś da, no ale dobra. No nie. Czarny. Piątka. Czerwony. To jest tu. To fiolet. To jest fiolet w sumie, tak? Można to nazwać czwórka. Jeden czarny. Dwa niebieski. Tylko to są takie dziwne, ale to chyba ten niebieski, prawda? No i ten, nie? Trójka. Dobra, zobaczymy. Na razie nie wiem, do czego miałbym to użyć. No to był ten telewizor, ale tu już nic nie mogę, tak? Wow, that's really old. It probably shows only silent films. To było. African ritual mask. I think it's an original. A teraz mogę zabrać ten plakat? This won't work. Aha. A reprint of Toulouse-Lautrec's poster advertising the Moulin Rouge. A to co to jest? An Allen wrench. I'll submit a request to include it in the standard FBI equipment. No can do. Tu już nie wyjdę, jabłuszka. Tu zabraliśmy ten drut, ja już go nie mam. Haczyki. Tego nie było. O! No. No dobra. To można tu wcisnąć? Idealnie. Jest rzeczywiście, widzicie? 1, 2, 3, 4, 5. Haczyki. No dobra, no to róbmy tak jak każą, czyli jedyneczka to jest czarny, to było tu, to było tak, niebieski, później to było tu, northwest, potem zielony. To był tu, fioletowy był tu, a czerwony to był tu. No i nic. Aha, dobra. Chyba, że jeszcze inaczej. Aha, to się resetuje. Bo wiecie co, może być tak jak na tej kartce, czyli ja nie mogę tak 1, 2 po kolei, tylko tu od piątki mam zacząć. Nie? Tak może też być? Czy nie? Tak jak tutaj jest, że 5, 2 najpierw. Czyli 5 to jest tu piątka. Hooks numbered with Roman numerals, so that no clothes get mixed up. No właśnie, i ta piątka. Czyli to było, piątka była tu. Tak. Potem mamy dwójeczkę. To jest tak. O. Dobra, dwójeczka. Trójeczka. Potem jest trójeczka, tak? Dobra. To jest... O tak. Potem jest jedynka. To ona idzie... jedynka idzie... O tak. A na końcu jest czwórka i ona idzie... Aha, tak. Pięknie. Fajne to było.
Cóż to mamy? A stack of letters from Mark Tane. Okej. On mówił właśnie coś o tych listach, że wszystko listy nam wyjaśnią. Zabieramy. O! Gra zapisana. No, czyli tak jak było w pierwszej części. Jeśli gra się zapisuje, znaczy się coś niebezpiecznego nas czeka. No. Ja już oknem nie wyjdę, słuchajcie. Co tutaj chyba więcej nie zrobię. Co to jest w ogóle? A stack of letters from Mark Tane. Nie mogę ich poczytać. A stack of letters from Mark Tane. A to? Okej. Okay. Box. It's supposed to include the letters Jack mentioned on the bridge. No właśnie, on o nim wspominał, o tych listach. A to? I hope these notes can help to exonerate Jack Dupree. Mhm. Może będzie niewinny, nie? 5/14/2007. That was a strange incident with the box. 5/16/2007. I finally managed to open it. I wouldn't have done it without the key. Inside, there are documents written in French. Unfortunately, most of them are very damaged. I found an odd metal object in a side compartment. I have no idea what it could be used for. 5/19/2007. I ordered one of the better preserved pages to be translated. According to it, my ancestor changed his name immediately after he arrived in New Orleans. His real name was Gerard Louis de Bougainville. He came from France around 1793. 6/14/2007. I decided to explore my roots. Today, I'm leaving for France. I've been putting this trip off, but I think it's for the best. July 30th, 2007. Paris is truly beautiful at this time of year, especially since I found an apartment in the heart of the city. While cleaning, I found some sort of ancient hidden compartment in the spire light. August 2nd, 2007. My first search through the archives didn't yield anything. I feel like somebody's throwing obstacles under my feet. August 4th, 2007. Yesterday, someone broke into my apartment. Luckily, the documents were well hidden. All in all, nothing went missing. I reported it to the police, but they didn't seem to care very much. I think somebody's coming. I better hide. No to dobra, jak się ukrywać, do szafy, do szafy. Dajesz, dajesz. Wow! No, powiem wam, że robi się gorąco. Niezła akcja, udało się uciec. Szybko, spieprzamy do hotelu. O, jakaś kobita idzie. Kawiarnia. A tutaj chyba nic, nie? Dobra, ona tutaj jak zwykle nie będzie chciała. No dobra, powracamy. Oh. Ooh. I am sorry for taking up your... Yes? Please, tell me what happened to Jacques. I hear he's been arrested. Why do you come to me with that question, and not the French police? As an American citizen, you might have a different point of view. That's irrelevant. Jacques is a friend of yours? I met him in New Orleans. I was on business securing some construction contracts. We worked well together. This was this year? Yes, a few months ago. Is that all you wanted to discuss? I'd like to know if there's any way I could help him. I don't think so. But leave your business card, just in case. Of course. Here you go. Louis Carnot, construction entrepreneur. What is the basis for the accusations against Jacques? They found evidence at his apartment? They found the body of his mistress. That sounds like a pretty strong lead, doesn't it? Jacques told me he kept some valuable documents at his apartment. Were they retrieved? Please, ask the police. Why are you so interested in these documents? That was the last thing we talked about. Somehow that stayed in my memory. If you'll excuse me, I'm pressed for time. Thank you for the conversation. Skubaniec, a po co się pytasz o te rzeczy? My je mamy. I don't trust him. No właśnie. His questions about the documents make me wonder. And the whole New Orleans thing? Could it be an accident? To on się chciał z nami skontaktować, to dziadek nam mówił, nie?
Już mi się nie podoba, gościu. Safe. Do you have a safe in here? Yes. What is it that you would like to store? This little box. This box is quite valuable. I don't want to risk keeping it in my room. Yes, I've noticed it is quite an old and pretty item. It's sort of a family heirloom. Are you interested in antiques? Not really. Well, in case you change your mind, I have a friend with expertise in that field. Thanks, but no thanks. Just asking. I might be needing the box back in a little while. No problem. Anytime you want. There's a name as well as a mobile number, but no address. No właśnie. To co? Mamy jakieś zdjęcia? My robiliśmy jakieś zdjęcia? Mam przesłać? Aha, ja nie mam tu laptopa, bo oni mi... No co ja robię? Przecież nie mam laptopa. To co? To gdzie teraz można by było się udać? Zobaczymy, czy można gdzieś autkiem się udać. Można, dobra. Gdzie? Moulin Rouge. Proszę bardzo. Montmartre, the district of artists and playful women. No, laleczka się pokazała. A, tu jesteśmy, rany boskie. Szukałem się, myślałem, że tu gdzieś. To z tymi ludźmi nie porozmawiam. Tu jest jakieś wejście. Zaplecze. No, pokazała się laleczka, słuchajcie. To nie wiem, czy czasem znowu jakaś ofiara. Cholera. The famous carousel of drunk artists. Taki show, nie? Film był chyba Moulin Rouge. Tam Aguilera chyba grała? Cher? This is where Toulouse-Lautrec made sketches of women dancing the can-can. No właśnie. This is where Edith Piaf used to sing. It's a legendary review. Aha. Too bad it's closed today. Aha. Płócienna taśma. Tape for sealing off the entrance. Zabieramy, dobra. Czyli zamknięte, tak? Nie przejdziemy tędy. I wonder if the key I found will open this door. O, nie pomyślałem o tym. Locked. To dawaj te klucze. To było to? Tak. Unfortunately, aha, the key doesn't fit. Aha. Plakat. Posters advertising the nearest show. Unfortunately, it's in 2 weeks time. To jest ten sam chyba, tak? Moulin Rouge. I've always wanted to see this legendary place. To jest wszystko to samo. Tu jest jeszcze plakat, ale jakiś taki podarty. On the poster, a scantily clad danseuse performs the can-can. Mogę to zabrać? Mogę, dobra. Mamy dwie rzeczy. Płócienną taśmę i ten plakat taki jakiś rozdarty. To chyba wszystko. Naprawdę nie pogadam z tymi ludźmi? No dobra, chodźmy na te zaplecze, skoro tędy nie wejdziemy. To by było wiatrak, tak? Ciemne te uliczki. The back doesn't look quite as good. The most important thing is that the windmill is still revolving. Tu wyjście, tu jakaś skrzynka, drabina. Znowu będziemy po jakimś rusztowaniu, po jakichś gzymsach? Nie. Taczka, wejście. Dawaj tą taczkę. Wow. Bajzel. Rura. Rura. Tu coś było, by mi się wydawało. Nie, to tylko ta rura. Koło. The punctured tire nearly slid off the rim. Aha, zabieramy. Wow. Wielkie to koło. Gdzieś ty to schowała? Dziurawe wiadro. This bucket is leaky. In olden times, such things were soldered.
Też bierzemy, no. Do kieszonki. Tak, do kieszonki. Wszystko bierzemy. Haczyk, nie. Tu jakieś coś. Nie. Wszystko mamy w kieszonce. Zaplecze. No dawaj jeszcze tą rurę na dokładkę. No. Pewnie. Coś w tym piachu? Nie. No, zebraliśmy dość sporo przedmiotów, to trzeba przyznać. Pytanie tylko, gdzie je użyć? Co tu mamy? Właz, drzwi, to może tymi kluczami będzie można... Dawaj te klucze. Unfortunately, the key doesn't fit. Dobrze. Skrzynka wodociągowa. Wiaderko może będzie można napełnić, co? Ale po co mi? Enough with the water. Tylko, że ono dziurawe jest, nie? Bez sensu. This bucket is full of holes. A można by było... Nicole, think. This won't work. Jakąś rurę? No to jest taśma. A to? Aha, dobra. Teraz będzie można? Tym plakatem zapchaliśmy dziury. The bucket is filled. Super. No mam, dobra. Wiaderko. Tylko, że pytanie, do czego mi ta woda, nie? Taśma, taczka i drut. Nicole, think. A może ten drut? Nicole, think. This won't work. Dobra. A tu? Haczyk. You can hang something on that. To dawaj, może to wiadro. This won't work. Nie. A to? O, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Zdjąłem tą oponę? Dobra, to to. Tasiemkę? These items don't match. To co to jest? Uchwyt włazu. To może tu. Chyba trzeba zrobić taką, wiecie, prowizoryczną, jakby, nie wiem, taką dźwignię, nie? Taki lewarek jakby, o, może tak. To open the hatch, I need to take care of this padlock first. To może tym łomem. Znaczy drutem. Serio? Słaba ta kłódka. Well, my gym training paid off. No dobra, i teraz co? Może teraz to wiadro? No i co? Aha! Okej. Mamy problem, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Dobra, w każdym razie jesteśmy w środku. Tu już chyba nie wyjdę, co? No. Locked. A ja bym chciał powrót. Świetna ta muzyczka jest, podoba mi się. Cholera, nie wyjdziemy stąd, słuchajcie. Tutaj mamy coś, korytarz. Jezu, ile rzeczy. Tu do góry można iść? Nie. Drzwi, czyli tam. Drzwi, skrzynka, stroje. Mój Boże, ile. Colorful clothes, but not always a colorful life. Mhm. Gaśnica. When it comes to extinguishers, I was thoroughly trained. Tak, zabieramy ją do kieszeni, tak, tak. No i co, tylko stroje, tak? Na szczęście nic tu grzebać nie... Już się bałem, że będzie... Chociaż jakieś butki, nie? Tu jeszcze, to. Some extinguishing equipment inside. To remove the axe, I have to break the glass. I could use an axe. Toporek. A te drzwi? Locked.
Were they afraid of unexpected guests? A tu do góry nie wejdę, tak? Tu już nie ma wyjścia. Dziwne. No ale dobra. Tu nie ma nic, tu tutaj jest. A ty, gdzie te klucze moje? Te drzwi? Może te? O, dobra. To chociaż to. Garderoba taka. Blat. Stroje. Nice clothes. Too bad I can't try them on. Ręka manekina. I could use a helping hand. Okej. Bierzemy. Stroje. Same stroje. No dobra, sprawdźmy ten blat. Telefon. Remember the deal. He can't be allowed to find anything. Get him to tell you all he knows and take from him the things he was talking about. Hurry up or I'll stop being nice. Be smart. I know you want to live. No, to pewnie nie zrobiła tego, co chcieli, pewnie ją zabili. Ciekawe, czy to jedna osoba zabija. Bo przecież była ta baletnica jedna i nie, i tamta też była właśnie z tego Moulin Rouge. If only I could spend some more time in front of a mirror. Too bad I don't have the time. Papierochy syf. To by się zgadzało. Kosmetyki. Same kosmetyki tylko. Kosmetyki. Tam był jeszcze jeden blat. O tu. Czy to jest to samo? Nie. Co my tu mamy? No nie, nie gadać, że baba teraz mi sąsiadka kotlety tłucze. If only I could spend some more time in front of a mirror. Too bad I don't have the time. Pewnie słyszycie to teraz, jak się tłucze. Kosmetyki. I co, tylko to? No, no, nie chcę być inaczej. A nie, tu jest jakaś butelka. A medicine vial? And what's that inside? To tam jest w środku? No, zobaczymy. Bo to chyba wszystko. A medicine vial? And what's that inside? Co to jest? Silver ornate crucifix on a neck chain. Ty co, zrobię cięcie na chwilkę, bo nie mogę z tego tłuczenia. Okej, okay, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że nie będzie tłukła więcej. Dobra, to co my mamy? Ten, a to jest życie. That's a rather unique place to keep your jewelry. A tu pierścioneczek jest taki. Pierścionek. If this is a diamond, how do I check this? No, nie wiem. A to? Co to było? Fizzing tablets. Apart from being a medicine, they also have another, more spectacular use. To już było, tak? There was an artist who used this in his happenings once. To jest taka wielka gaśnica. Gdzie ona ją schowała? Nigdy nie będzie mi to, wiecie, nie będzie mi przestawać to zadziwiać w tych przygodówkach. Jak ja mam otworzyć to? Gaśnicą walnąć w to? No can do. Ten krzyż... Aha, coś tu zrobiłem jeszcze. This key was hidden in the silver cross. Kluczyk, a jest. A to nie można, tą moją skrytkę będzie można otworzyć? Wiecie, o co chodzi? Może być. A ręką walnąć to? It's a good thing plastic hands don't bleed. My mother's ancestors were lumberjacks in Montana. Bierzi. Tak. No dobra. Na górę nie wejdę. No to co? To może przydałoby się stąd już wyjść, co? Kurczę, ja nie wyjdę tędy. A tu co, są jakieś drzwi jeszcze? Nie. A tym? Trial and error, they say. No to nie, to było głupie. No nie wyjdę tędy, bez sensu. Co tu zrobić? Wszystko tutaj zabraliśmy. Może zdjęcie zrobić jakieś, co? Czy nie? Trial and error, they say. No nie wiem, tak tylko. Nicole, think. No can do. Dobra. Nicole, think. If this is a diamond, how do I... To sprawdzić.
Takie dziwne przedmioty w sumie. Przepraszam. Nie wiem, co można by było, jak użyć je. Co z czym? To już bez sensu odsłuchiwać, prawda? To wszystko pozabierałem chyba, nie? Czy jak? W tych śmiecie? Nie. O, o, czekajcie. Szuflada. To się pojawiło, przecież tego nie było. No ludzie. Co to jest? Koperty. Don't read other people's mail. Unless you're conducting a personal investigation in Paris. Bierzemy. Mark Tane. Who was he to Jacqueline to write so many letters to her? No właśnie. A kim on był? Wysyłał. Czyli to jest garderoba tej teraz ostatniej, co była ofiary. To była ta dziewczyna tego Dupree, tak on się nazywał. Tak. Czyli to ona tutaj dostała tą wiadomość, że miała od niego wycisnąć, gdzie on schował tą szkatułkę. Komu zależy właśnie bardzo na tej szkatułce? Damn it, where is she? What? You don't like nightclubs anymore? I saw her go in. She must be hiding somewhere around here. If you had killed her the first time, you'd now be sitting in front of the TV, drinking a beer. It was dark, and I tripped. So, go downstairs, turn on the light, then shoot her. Just don't fall down again. Kurde. Someone is upstairs. I should disappear. Shit. No ale ja nie wyjdę ten... Chyba, że czekajcie, rozwalę... Rozwalę... This extinguisher has potential. So much energy locked in a metal bottle. Postaw gaśnicę. Postaw... No dobra. Będzie można... Tak, ona rozwali mi te drzwi. No, o Jezu, gdzieś ty to miała. I co, tym... Tym? Puknąć to? To się nazywa ucieczka z przytupem. Dobra. I co? Chyba stąd spadamy, tak? Zobaczę co... O! O nie, to tylko takie coś. Tak myślałem. Kurde. Tylko kto? What are you doing in my car? Keep your eyes on the road. What were you doing in the dressing room? You better leave the Yes, Inspector Petty will gladly talk to you about the Moulin. Obcinanie? Nie. Do we have końcówki. Mutual friends? Nie, końcówki, nie wiem czemu tak jest. Kto ty jesteś? Znowu siadł jakoś tak dziwnie. Jeszcze do pokoju go zaprosiła swojego. Nie, no, po prostu rewelacja. Jack Dupree. Tell me about Jack Dupree. I know what he's been doing for the last couple of weeks. Going around murdering people? Oh, come on. You... No, obcina, That's no. What the French police think. They had no choice. The weekend newspapers get remembered for much longer. They couldn't just admit they were helpless. What exactly was Dupree doing here? He came here to trace his family. Ale Yet obcina. Another Yankee? Niestety, nie mam na to wpływu. Roots that are 200 years old. So, what's this history like? Ah, dark and tragic. Picture this. The chaos of the French Revolution. People trying to escape the guillotine. How about you start from the beginning? One aristocrat, Jean-Jacques Bougainville, signed a deal with Lucas Carnot. Which of the two is Dupree's forefather? Bougainville. Carnot was supposed to secure transport to America for the Bougainville family. Unfortunately, something went wrong. Almost all of them were caught and executed. What has that got to do with the murders? Jack was inspired to investigate his family's past by some letters he got in New Orleans from a mysterious Mr. Tane. And Jack came here to meet him. Did he? Nope. Jack was saying that he had been framed. According to Jack, strange things started to happen around him. Like what? Someone broke into his apartment and searched through it. I think I know what they were looking for. Do you have it? What?
Let's not play games. The box with the documents. Maybe. Jack is dead. The box is now the only source of information in this case. The police consider the case closed. For now. You think this concludes the killing spree? I wish it did. Really. Will you show me the contents of this box? Very well. I need to retrieve it from the safe. Oj, kurde, nie wiem, czy też można mu ufać. Czyli jednak ten Jack zginął, nie? Z tego mostu. Bo taki nie byłem pewny. Jack is dead. Why are you still involved in this? I need to know why my clients keep dying. My professional reputation is at stake. You're in for a difficult task. I know. No one said it'd be easy. I'll go downstairs and get Jack's box. I'll wait. Dobra. To siedź sobie tu. Kasetka. I need to have a look inside my box. Just a second. I'll get it. Here you go. Your box. Thank you. Dzięki. So you're on duty from dawn till dusk? I gave the reception guy a few days off. You know, no vacation during the summer in our industry. And you never take a vacation? Sometimes, when my wife fills in for me. And where do you go then? I visit my friends. I'd probably complain about the quality of the service if I stay at a hotel. On mi przypomina trochę Winstona od Lary Croft. Tylko, że tutaj mówi tak po francusku. Nie pasuje. Dobra, mamy tą kasetkę. I have the box. And what's inside? I haven't opened it yet. Maybe I should do it. Easy. I can manage. No raczej. No tym trzeba, nie? I opened it. I can see some scraps inside. Skrawki. The box and the diary of Jack's ancestor. To jakieś takie, wiecie, pokoleniowe, przodkowe jakieś tutaj problemy wyszły. Skrawki starego dokumentu. No nie gadaj, że ja muszę to układać teraz. Rany boskie. No uwielbiam takie rzeczy, tylko że to strasznie długo trwa. Oj, wiecie co, to może... No bo bez sensu, nie wiem, czy chcecie to oglądać, jak ja tutaj... A to jeszcze... No właśnie, to jeszcze będzie można tutaj przestawiać z każdej strony. Uuu, panie, no niby to nie jest trudne. No, bo się już, o, łączą na przykład, jak już coś mamy, nie? Jakiś punkt zaczepienia. Czekajcie. Put it together. I hope it doesn't fall into pieces. Okej, słuchajcie, udało mi się. Jakoś szybko i udało się.
przyspieszyłem trochę ten film. Dobra, no to jeszcze taśmą. O, rozwaliło mi się to! Muszę jeszcze raz to ułożyć i szybko taśmą rozkleić. Pokleić, dobra. Ale to zrobię już w następnym odcinku, już na gotowo będzie, dobra? Bo już nie chcę przedłużać. Zobaczymy co dalej, pogadamy z nim jeszcze. Także ja wam za dzisiaj dziękuję i cóż, do następnego. Trzymajcie się, cześć.